Nietrzymanie moczu według definicji to jest niekontrolowany wyciek moczu. Do najczęściej wymienianych czynników ryzyka należy wiek, ilość porodów, obniżenie ścian pochwy, występowanie nietrzymania moczu w rodzinie, zwłaszcza u matki lub u siostry, ale także palenie tytoniu. Problem ten dotyczy kobiet w różnym wieku. Objawy pojawiają się najczęściej między 25 a 49 rokiem życia, ale pacjentki zgłaszają się do specjalisty, do lekarza ginekologa mniej więcej po 15-20 latach. Tak późne zgłaszanie się może wynikać głównie z tego, iż pacjentki po pierwsze nie wiedzą, do kogo zgłosić się z tym problemem. Poza tym często bagatelizują problem lub po prostu się tego problemu wstydzą. Są różne postaci nietrzymania moczu, między innymi postać wysiłkowego nietrzymania moczu i nietrzymanie moczu wynikające z parć naglących. Wysiłkowe nietrzymanie moczu występuje wtedy, kiedy objawy pojawiają się na przykład przy kaszlu, kichaniu, dźwignięciu lub jakimkolwiek innym wysiłku. I postać tą zwykle możemy leczyć zachowawczo, to znaczy pacjentkom zalecamy wykonywanie ćwiczeń Kegla, czyli ćwiczeń mięśni dna miednicy. Oczywiście nauka tych ćwiczeń powinna się odbywać pod okiem specjalisty, na przykład właśnie ginekologa lub fizjoterapeuty. Dodatkowo zalecamy też zmiany stylu życia, głównie dietę, chodzi o zmniejszenie masy ciała. Przy nieskutecznym leczeniu zachowawczym możemy zaproponować, możemy rozważyć leczenie operacyjne. Inną postacią nietrzymania moczu są parcia naglące, które występują pod wpływem bodźców takich jak na przykład płynąca woda z kranu. Objawy takie zwykle leczymy farmakologicznie.